Siemanko, moi mili. Po dość długiej przerwie od nagrywek wracamy, ale wracamy z zupełnie czym innym. Znaczy ja wracam. Wracam z czym innym. Od nowego roku, może od tego, postanowiłem sobie, że przechodzę na kompakt. Drugi wypadzik. Jesteśmy na mętnie. I już mamy piękną rybkę. Truskawkowy washout. I tak się zaczynamy bawić. Także witam was serdecznie i zapraszam. No dobra, co tam w kostce dzisiaj? Duży korum, mały korum, soul bites, truskaweczka, salmony, duale i z towaresu mamy jasnego soul bitesa z peletem. Duża forma z koruma, do tego haczyk dziesiątka, bagnecik. Tak to wygląda. Nabijamy i zestawik leci do wody. Dobra. Także tu są wędeczki. Łowimy tutaj w narożniku. Pogadajmy troszkę o może sprzęcie. Bo trochę się zmieniło, także przedstawię szybciutko i łowimy dalej. Łowimy tutaj, tak jak mówiłem na początku, jedną wędkę mam tu, drugą wędkę mam tu. I tak to wygląda, a sprzętowo prezentuje się to następująco. Dwa razy korum barbel. 11 funtów, czyli 3,30. Do tego dwa razy GS 4000. Babus barki. Zwykłe podpórki, do tego hangerki, żeby widzieć fajnie branie było. Tutaj wiadereczko z sitkiem z koruma. Sztyca, cedronka, kosz browninga, największy. Plecaczek z koruma, stare moje kuzo. I sakana, kołyska. I to tyle. Tak to teraz u mnie będzie wyglądać. Także mega kompaktowo, mega fajnie. Bawimy się, łowimy. Czego chcieć więcej? A, zapomniałem. Jeszcze jest jedna rzecz, którą zrobiłem na początku. Kuleczki. Te ciemne. Były kiedyś jasne. Ale zostały podlane hybrydą. Czarną, z solbajca. Do tego proca. I parę takich shotów poszło na start.
piękny numer chyba. Fajne. Już się robią grubiutkie. Szykują się do zimy. Piękna ryba. Co tam, mili państwo, powiem wam, że chyba na tych dwóch karpiach to się dzisiaj skończy. Popijam sobie herbatkę. Pomału dochodzi godzina 12. Czasu dzisiaj nie za wiele, także trzeba będzie zaraz zawijać mandżur. Przerzuciłem ostatni raz zestawy. No i czekam. Może jeszcze coś się wydarzy, jak nie, no to dzisiejszy bilans, dwa karpie. No i tyle w sumie. Ale lepsze dwa niż na zero. I tak jest dobrze. Także widzimy się albo przy rybie, albo na następnym filmie. I to w sumie tyle. Pozdrawiam cieplutko z zimniutkiego mętna i saluto.